Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Polak wygrywa Title Tuesday i nie jest nim Jan Krzysztof Duda, a arcymistrz Kacper Piorun. Kilka słów o tym zawodniku, bo pewnie większość widzów nie orientuje się, kim jest tak ciekawy i wszechstronny zawodnik. Mianowicie Kacper Piorun, jego największe sukcesy to na pewno dwukrotne Mistrzostwo Polski w szachach klasycznych oczywiście, brązowy medal na Mistrzostwach Europy, czy też wielokrotne medale na Mistrzostwach Świata, w tym też złoto wiele razy oraz Mistrzostwo Polski w rozwiązywaniu zadań. Niesamowicie wszechstronny zawodnik. Ciekawa historia z Kacprem się wiąże, dlatego że on dosyć późno zaczął progresować w szachach. W wieku lat 13 posiadał ranking około 1800. W wieku 15 lat już ten ranking był około 2120. Bodajże 6 dokładnie. W każdym razie to dosyć późno i to nie jest jakiś wyczyn w wieku 15 lat w dzisiejszych czasach oczywiście mieć ten ranking. No ale 2 lata później już Kacper miał powyżej 2400 ranking i w 16 roku posiadał ten ranking 2685, gdzie zajmował 52 miejsce na świecie. Niesamowity, pracowity zawodnik, wielki, nie chcę mówić wielki talent, bo ciężko mi tutaj to określić, ale na pewno wielka praca za tym stoi. Kacper jest pracusiem, jest twardym zawodnikiem, też w Pucharze Świata. Kiedyś miał świetny start, daleko zaszedł, już nie pamiętam roku, ale to było całkiem niedawno. W każdym razie wielki szachista, który reprezentuje Polskę dosyć regularnie na Mistrzostwach Europy, Świata czy też na Olimpiadach. Zapraszam, moi drodzy, do analiz w turnieju Title Tuesday, gdzie Kacper zrobił 10 punktów na 11, poniósł jedną porażkę, ale wyprzedził m.in. Magnusa Carlsena, Fabiano Caruana czy Hikaru Nakamurę, całą śmietankę najlepszych szachistów na świecie. To jest nie lada wyzwanie, tylko Dudzie udało się bodajże dwukrotnie wygrać Title Tuesday. Dołącza do tego kolejny Polak, Kacper Piorun. Przedstawię dwie partie, które rozegrał Kacper w obronie francuskiej. Druga partia będzie z Caruaną, pierwsza z Salemem Ar-Salehem. Jak dobrze czytam jego nazwisko? Chyba tak. No i pokażę piękne tutaj idee związane z tym debiutem, chociaż to jest debiut trudny, na pewno początkujący zawodnicy raczej nie powinni się zabierać za obronę francuską. Skoczek na C3, goniec na B4, posunięcie E5 standardowo, no i tutaj gra się C5, jest to ruch pierwszej linii, można powiedzieć, no to tak się gra często. Jednak Kacper niekonwencjonalnie posunięcie B6, ale to posunięcie też jest ok, jest logiczne. Chce wyprowadzić gońca na A6 i pozbyć się tego gońca z C8. Jest to figura, która może okazać się taką wielką zakałą we Francuzie i może zniechęcić do tego debiutu. Dlatego też Kacper pokazuje, jak to grać. Hetman G4, też typowe zagranie. Zobaczcie, że tutaj białe wymuszają posunięcie G6, znaczy mogą wymusić. Fajnie się to potem atakuje pionkiem z H i pojawiają się słabe czarne pola. Jednakże Kacper postanowił zagrać goniec na F8. Goniec z B4 wrócił na swoją początkową pozycję. Bardzo dziwne na pierwszy rzut oka, ale tak się objawia właśnie obrona francuska. Posunięcie H4, Kacper zagrywa gońcem, żeby wymienić te figury. Wymiana się udała i pewien sukces już w tym debiucie jest. Nie ma białopolowych gońców, bo białopolowy goniec czarny, białych, przepraszam, też jest w stanie fajnie atakować na skrzydle. To już się nie stanie. H5 i H6, właśnie żeby nie było tego ruchu H6 ze strony białych, żeby nie osłabić tutaj w ten sposób czarnych pól, więc H6 gra Kacper, wieża H3. Dla osób, które grają obronę francuską, nie są to dziwne ruchy. Dla osób, które pierwszy raz może widzą, to na pewno wygląda bardzo dziwacznie. Tutaj serio trzeba mieć taką w sobie wielką kreatywność szachową, żeby dobrze rozgrywać takie pozycje. Skoczek E7, wieża F3, hetman D7. Tutaj czarne na pewno szykują się do długiej roszady. Hetman na F4. Skoczek na C6. Oczywiście trzeba bronić na F7, bo był mocny atak. Skoczek wyszedł na E2 i skoczek A na B4. Widełki grożą. Król D1. Także widzicie, że tutaj białe również rezygnują z roszady. No to już było widać po zagraniu wieżą na H3. Jednakże w tym momencie skoczek zagrywa
przegrywa na D8. Zobaczcie, cofanie się figurami nie jest proste. W ogóle wracanie figurami do swojego obozu jest bardzo trudnym przedsięwzięciem i strategicznym, ale tak jak wspominam, to jest Title Tuesday, tutaj gramy na krótszym czasie i taka strategia, można powiedzieć defensywna bardziej, może zdać dobry egzamin. A3 skoczek wrócił, jest A4, C5, czyli walka znowu tutaj już o centrum, A5 i posunięcie B5. Tu się wszystko fajnie trzyma, wieża została zatrzymana. Goniec zagrał na E3, posunięcie C4, czyli Kacper przyjął zamknięty charakter pozycji, to znaczy zagrał sobie w ten sposób fajnie, bo na pierwszy rzut oka nie widać za bardzo, jak tutaj białe mają ugryźć czarne. Zobaczcie, to jest taki, można powiedzieć, pancernik nie do przebicia. Hetman G4, tutaj B4 wysoko, skoczek wrócił, wieża B8, czyli spokojnie czarne tutaj swoje figury przerzucają. Skoczek D2, już w tym momencie nawet silnik lubi bardziej czarne, zobaczcie. Bo białe nie mają chyba za bardzo możliwości przejścia. Wieża B5, no tutaj Kacper się zasadza na słabego pionka, sprawa prosta. Skoczek F4, hetman C7, skoczek F1, żadnych niespodzianek póki co nie ma, pionek wzięty. Wieża B1 wróciła, skoczek na B8. Zobaczcie, że Kacper, ja się przepraszam, uśmiecham, ale ciągle wraca tymi figurami. Te figury stoją na ósemce, niemalże prawie wszystkie, a to jest i tak dobre, co nie? To jest w ogóle coś fantastycznego. Skoczek G3, skoczek troszkę się wysunął do przodu, skoczek manewruje, wieża B5. Oczywiście to są takie ruchy, które poprawiają cały czas pozycję. Zobaczcie, A5, pionek więcej i wykorzystujemy ten fakt. Wieża na B7, król ucieka, wieża A7, mamy na wszystko czas, B3 przepchanie. No i cóż, niby silnik mówi, że pozycja się wyrównała. Moi drodzy, nie wierzmy do końca silnikom, szczególnie w zamkniętych pozycjach, to tu grają ludzie i silnikiem pewnie czarne by nie wygrały. Zapewne nie, ale nie gramy z silnikiem. Skoczek na C1. Skoczek E7, jest król na G1, tu wędrówki, hetman C6 i skoczek trochę wyżej, hetman B5, skoczek wrócił. Tak widać troszeczkę, że jakby białe nie miały koncepcji na swoją grę. Poza tym trzeba teraz zwrócić uwagę na czas, jaki reprezentują zawodnicy. To jest kilkanaście sekund, więc te ruchy na pewno nie będą jakieś super arcy dokładne, ale też nie najgorsze, dlatego że mówię, zamknięta pozycja, więc troszkę jest łatwiej manewrować. Skoczek na C6, wieża B1, A4, odważnie Kacper idzie do akcji, hetman wybił, no i król na H2, no tutaj widać już jest podstawka, no ten pionek po prostu wisi, należało pewnie zagrać wieżą, no ale tutaj nasz zawodnik na pewno też miałby jakieś recepty. Bardzo możliwe, że na przykład skoczek tędy by sobie wszedł i stanął aktywnie. Nie wiem tego, tak tylko przypuszczam. Po tym zagraniu nastąpiło po prostu bicie. Zwróćcie proszę uwagę, że białe jeszcze zbiły na B4, już taka rozpacz. Wzięcie wieży, no i to jest wygrana pozycja, którą trzeba dowieść. Oczywiście to bicie to już też jest takie na hura, żeby zamieszać w pozycji, otworzyć trochę tutaj jeszcze linię. Aczkolwiek Kacper z zimną krwią to wszystko przyjmuje i zwróćcie proszę uwagę, jest ogromna przewaga materialna. Wystarczy teraz ustabilizować pozycję, co robi Kacper, wziął kolejnego skoczka. Oczywiście to są błędy spowodowane brakiem czasu, gra na sekundach. Tutaj już jest bardzo bezpiecznie. I co ciekawe, w pewnych momentach, gdy już mamy bardzo dużą przewagę materialną, możemy sobie pozwolić na stratę materiału. Zwróćcie uwagę, bicie, hetman A4, hetman zbił, goniec D8, hetman D5. I teraz następuje bicie z szachem, powrót, goniec F4, 52 ruch. Czarne robią roszadę, zabezpieczają króla. Oczywiście to jest rzadki, bardzo rzadki widok. Nie pamiętam, w którym ruchu najdalej widziałem zrobioną roszadę. 52 ruch. Dajcie znać, czy Wam się udało później. W każdym razie tu już jest koniec partii. Kompletnie nie ma co grać. Wszelkie wymiany spowodowały już wygraną czarnych bez problemu. Oczywiście białe grały, ale to jest tak, że tutaj rządzi się swoimi prawami. Partia zakończyła się w ten sposób. Druga partia była rozegrana z Fabiano Caruaną. No to Caruanę wszyscy znają, wicemistrz świata, niegdyś czołówka światowa, gość 2800 i Kacper tutaj z nim walczy, również obroną francuską. Zwróćcie uwagę, D5 jest znowu goniec B4, ten sam wariant, E5 i znowu B6.
Pewnie koneserzy tej obrony będą w ten sposób już teraz naśladować naszego arcymistrza. Tak to zwykle bywa. Moda się może zrobić na ten ruch, nie wiem. Po ruchu A3 nastąpiło bicie tym razem i widzimy, że już goniec czarnopolowy został wymieniony. Więc już on nie wróci na F8, trzeba grać inaczej. A hetman D7. Jest to posunięcie ciekawe. Bardzo ciekawe, ono ma na celu bronienie punktu G7, zaraz zobaczycie dlaczego, ale zwróćcie uwagę, że hetman niby blokuje tutaj dojście figurami, tylko że figury tu nie muszą iść przez centrum, inne drogi są teraz wskazane w tym debiucie, mówię o gońcu i o skoczku. Także zobaczmy dalej, hetman G4 i F5 i widzimy ładna obrona punktu G7. Hetman G3, goniec A6 i nastąpiła wymiana, więc jest świetnie, skoczek E2, no skoczek też łapie dobrą placówkę, trzeba to przyznać, ale jest długa roszada i dla niektórych pewnie ta pozycja jest bardzo fajna czarnymi. Ja powiem szczerze, też bym wolał to grać czarnym kolorem niż białym, z uwagi na taką lekką defensywę i próby gry z kontry w pewnym momencie pewnie się pojawi. Jest roszada, skoczek wrócił na B8, skoczek szuka dobrego miejsca dla siebie, bo zobaczcie proszę, że w tym układzie skoczek nie ma za bardzo jak grać, więc wraca na B8, na C6 i na A5. Długa droga, ale skuteczna i ten skoczek łapie dobrą placówkę na polu C4. Skoczek H5, G6, skoczek wleciał. To jest zagranie na aferę, żeby otworzyć czarne diagonale, więc tutaj Kacper czujnie jeszcze hetmanem zagrał na F7. Czeka na dobry moment, na wybicie. Posunięcie H6, spróbować odpędzić gońca, następuje jednak H4, skoczek C4 i można powiedzieć, że czarne są w domu. Pozycja czarnych według silnika jest nieco lepsza. Też warto zwrócić uwagę na to, że jakbyśmy zdjęli lekkie figury i na przykład hetmany, to według mnie ta pozycja mogłaby być wygrana już czarnymi z uwagi na złe pionki białych. Trzeba pod tym kątem też starać się patrzeć na szachy, w sensie na debiut i na ewentualną końcówkę. To jest myślenie strategiczne, o tak bym to ujął. Jest posunięcie F3, na co Kacper król B7, mamy czas. Proszę zwracać uwagę też na czas, jaki dysponują zawodnicy. Kacper ma minutę 15 sekund, Fabiano Caruana powyżej 2 minut. Wieża E1. Wieża C8 i tutaj wieża E2, oczywiście manewry, chodzi o obronienie na pewno pionka i teraz właśnie nastąpiło fajne bicie. Bicie, skoczek broni też na E5, można powiedzieć, że trochę niewygodna pozycja czarnych z jednej strony, bo tutaj jest napieranie na punkt, E6, nastąpiło zdwojenie wież i wieża z na E8 i oddanie pionka na H6. Nie wiem, czy można było zagrać lepiej. Cały czas jest porówno w pionach, kontrola pewnie czarnych mimo wszystko. A5 ze strony czarnych, jest goniec na C1, hetman F7. Hetman G5 i tutaj wieża E7, zdwojenie wież, twarda obrona, to jest fajne. Jeżeli nastąpi F4, żeby nie było E5, to skoczek ma szansę przejść przez D6 i przez E4. Skoczki w takiej sytuacji są chyba lepsze. Zwróćcie uwagę, no według mnie skoczek dominuje nad gońcem mimo wszystko, bo goniec już tak, można powiedzieć, swoją robotę wykonał i za bardzo nie widać, co ma zrobić dalej. 18 sekund u Kacpra i on jeszcze dalej gra z Caruaną, w sensie na takim wysokim poziomie. Hetman G3, wieża D7, hetman F4, wieża D6, G4 nastąpiło, wieża G8. Oczywiście tu na sekundach ciężko coś doradzić. Caruana grał bardzo szybko i dosyć dobrze, ale Kacper twardo. Hetman G5, hetman H7, goniec F4, wieża C6. Fajna wieża na C6 się ustawiła. Raz, że tutaj asekuruje króla, dwa, że broni na E6 i jeszcze ma możliwość aktywnej gry po linii C w razie czego. Bicie nastąpiło, bicie pionkiem z E, więc tutaj się też wieża wydłuża. Król na G3, hetman G8, wieża się zdwoiła, wieża H5, hetman E7. Hetman H8, no próba oczywiście nacisków, to tak wizualnie wygląda dobrze. Tutaj już można powiedzieć, że Kacper popełnił błąd w tym momencie. Ciężko doradzić, co grać w takiej pozycji. No, jak komputer wskazuje, wrócić wieżą i stać teoretycznie w miejscu. No, ale ciężko ludziom stać w miejscu. W tym momencie wieża E6 tutaj dawałoby jakąś tam przewagę białymi, żeby na pewno wymienić obrońcę tego punktu C7. Jednak po goniec G5 chodzi głównie pewnie o obronę tego punktu. Kacper wrócił skoczkiem, wieża E6, F4. No i to jest taki ruch na zadymę, fajny, bo na przykład po wymianie jest skoczek na F5 i zdobywamy hetmana. Ciekawe pułapki powstają. Tutaj król wrócił na G2.
Skoczek na f5 mimo wszystko. No i tak naprawdę białe powinny odejść gdzieś tam hetmanem. Pozycja byłaby względnie równa według silnika, ale białe się pomyliły i zbiły na c6. Na 5 sekundach zagrał to Caruana. W sumie nie wiem, czy podstawka, czy nie. Prawdopodobnie tak. Skoczek wziął hetmana, wieża zbiła z szachem. No tutaj wieża jak ucieknie, no to skoczek też wróci i ma tam dobre miejsce. Wydaje mi się, że białe mogły też spanikować takim wizualnym atakiem na białego króla. Wieża zbiła, król zbił, no i tutaj po kilku ruchach, moi drodzy, jeszcze trochę Caruana pokrała, to jest kompletnie wygrana pozycja. I tutaj grozi wjazd, wieża zbiła i po tym ruchu Caruana się poddał. Kacper, no... Ładnie wygrał partię, trzeba przyznać, twardo, mocno i z zimną krwią. Gratuluję jeszcze raz. Moi drodzy widzowie, no o Kacprze trzeba troszeczkę więcej zapewne poczytać. Bardzo, bardzo ciekawy szachista, wszechstronny, tak jak już wspominałem na początku, wygrywa Tilted Tuesday. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.